Myślę, idąc ulicą Floriańską, krakowskim deptakiem, wielkomiejskim przekrojem społecznym, obijając się o twarze chrześcijan o niechrześcijańskich zasadach, panien nie będących już pannami, miłujących się par, nie znających przykazań miłości, dzieci wiedzących więcej niż dorośli, dorosłych wciąż jeszcze dziećmi, ideowców bez jakiejkolwiek idei, że siedząc na plebanii swojego świadka, do tych ludzi nigdy nie dotrę. Do nich po prostu muszę wyjść na ulicę. Nie, no chodźcie, chodźcie. Pomożecie, że tak powiem, rozlewać. Jest ugotowany, chodźcie. Stawał w prawdzie i o prawdę walczył. Mówił o rzeczach niewygodnych i przemilczanych. Atakowany przez ludzi kościoła, polityków i dziennikarzy, którym nie było w smak to, co mówił i o co się upominał. Spotkałyśmy go na wielu etapach jego i naszego dziennikarskiego życia. Nasze archiwa są pełne jego wypowiedzi i komentarzy. Warto, kiedy go już nie ma, przypomnieć, kim był dla swoich przyjaciół, kościoła i Polski. Czas odświeżyć naszą zawodną pamięć. Trzeba być gorącym albo zimnym, ponieważ ludzie letni nie osiągną królestwa. To był też wierzący człowiek, wierzący ksiądz. Sięgając do Ewangelii, to gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Jan Franczyk, redaktor naczelny Głosu Tygodnika Nowochódzkiego, po raz pierwszy spotkał księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na Oazie w czasach licealnych. Jeździliśmy razem na rekolekcje wakacyjne, kursy animatorów, lektorów. Jerzy Lackowski, były kurator oświaty w Małopolsce, szkolny kolega księdza Tadeusza. W klasie Tadeusza uczyła się moja przyszła żona. Byliśmy w tym samym duszpasterstwie młodzieży przy kościele świętego Mikołaja. No, blisko się przyjaźniliśmy. Nie byłem zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że wstąpi do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Czasami są duchowni, co do których są pewne wątpliwości, czy oni tak naprawdę są wierzący. No więc na przykład Tadeusz był księdzem autentycznie mocno wierzącym. Wtedy daje się świadectwo. Nie, wierność małżeńska, wierność kapłańska, no na coś się umawiamy, tak? Wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i zaczął się kolejny etap naszego życia. Zabrali go do wojska i do takiej służby zasadniczej. Natomiast no, on był w tym brzegu na Dolnym Śląsku. Myśmy tam nawet z żoną u niego byli. Straszne wrażenie to robiło. Te jednostki kleryckie były po to, żeby tych młodych kleryków po prostu złamać. No Tadeusz nie dał się złamać. Jak Herberta cytując, tak, bądź wierny, idź. No i on wiedział, po co jest księdzem, a wiedział, co chce robić, komu chce służyć jako kapłan. Doszło do zamordowania Staszka Pyjasa i powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. I wtedy już statkiem spotkałem się po raz kolejny. Później już w roku 79, kiedy powołaliśmy w Nowej Hucie pierwszą opozycyjną grupę antykomunistyczną, chrześcijańską wspólnotę ludzi pracy, która też postanowiła wydawać taki niezależny od cenzury miesięcznik Krzyż Nowochódzki. Tadek jako kleryk wszedł w skład naszej redakcji. Podpisywał się tam pseudonimem Jacek Partyka. Pamiętam taki numer, w którym ukazał się taki fotoreportaż cmentarza Orląt Lwowskich. Jego ojciec, jak był na Ukrainie, zrobił kilkanaście zdjęć. Widać było, jak on był zdewastowany wtedy. Po powstaniu Solidarności Tadek opublikował w wydawnictwie Krzyża Nowochódzkiego swój pierwszy tomik poetycki. On miał tytuł Oblężenie i to była pierwsza jego książka poetycka, już wydana pod nazwiskiem Isakowicz-Zaleski. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła.
znalazła się nad przybyciem. Zostałem internowany 13 grudnia. Praktycznie z całą redakcją Krzyża Nowogrodzkiego zostaliśmy przewiezieni do więzienia w Wiśniczu Nowym. Otrzymywałem od tatka Zaleskiego listy. Podtrzymywał mnie na duchu też. Takie były od serca. Kiedy zostałem zwolniony, nawiązałem kontakt z księdzem Jancarzem. W Mistrzejowicach zająłem się organizacją Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, który tam powstał. I wtedy Tadek już tam był. On zresztą w 83 roku otrzymał święcenia kapłańskie, uczestniczył w tych słynnych czwartkowych mszach świętych za ojczyznę w Mistrzejowicach. No i wtedy też doszło do ciężkiego pobicia księdza tatka Zaleskiego w piwnicy jego rodzinnego domu. Został tam naprawdę ciężko pobity. I pamiętam, jak ksiądz Jancarz tak opowiadał mi, że Tadeusz został pobity za niego. To dotyczyło roku 1988, kiedy pod koniec kwietnia wybuchł strajk w hucie Lenina. 3 maja wiadomo świętą Matki Bożej Królowej Polski, 4 maja Dzień Hutników świętego Floriana. I wówczas Kazimierz wysłał do mnie jednego z przedstawicieli strajkujących, prosząc, że on już tam nie może wejść. Zresztą był bardzo charakterystyczną postacią, wysoki, z brodą, był do rozpoznania przez każdego ze strażników. I żebym ja poszedł na strajk tylko na 3 maja. Przemycono mnie na sfałszowaną legitymację w Wydziale Zgniatacz. Odprawiłem 2 msze święte 3 maja, ale wtedy już huta została otoczona przez ZOMO. Nie mogłem się wydostać z tej huty. W nocy z 4 na 5 maja ten strajk rozbito. Mnie jako księdza w cywilnym ubraniu, pamiętam boso wtedy, bo o 2 w nocy spałem, wyciągnięto z tego strajku. No ja jeszcze powiem, że zdążyłem się schować na suwnicę, wleźć tam na sam szczyt. W końcu mnie z tej suwnicy ściągnięto i tak jak worek ziemniaków zawieziono najpierw na komendę na Mogilską. Tam byłem przez kilka godzin, a później przywieziono mnie do kurii i przekazano tak jak mebel władzom kościelnym. Pamiętam, byłem właśnie boso, stałem pod tą kurią. Kanclerz Fidelus, obudzony rano z wrażenia, zapomniał kluczy, nie mógł mnie w ogóle wpuścić do tej kurii. Pokwitował odbiór mojej skromnej osoby. No a ja wtedy boso na piechotę poszedłem do mojego rodzinnego domu, gdzie moja mama mieszka niedaleko tam, i tam się wykąpałem. To, że Tadeusz przez lata był takim duszpasterzem środowisk kresowych, to nie było przypadkowe. Wojciech Bonowicz poznał księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego we wspólnocie Wiara i Światło. Ojciec po prostu interesował się kulturą kresów, gromadził literaturę. Drugie źródło to jest rodzina mamy, rodzina Isakowiczów. Babcia ze strony mamy była sławińska z domu. Tadeusz Sławiński to był taki znany rzeźbiarz, po nim ksiądz otrzymał imię. Wśród takich krewnych Tadeusza była wybitna postać, arcybiskup ormiański Izak Mikołaj Isakowicz, zwany Złotoustym. Zawsześmy się śmiali, że wszystko Tadeusz po nim odziedziczył poza złotymi ustami. To jego słowa, nie moje. Pomówi mnie się zawsze ciężko mówiło. Wśród przodków on miał księży ormiańskich, popa prawosławnego ukraińskiego, że była siostra matki, która poszła do zakonu sióstr franciszkanek, do tej pory żyje, siostra Miriam, siostra bliźniaczka jego mamy. Otóż będzie mały wierszyk dla kochanego Tadzika. To jest tytuł nielegalny, ale wierszyk jest normalny. Prosto z serca, prosto z głowy, wierszyk jubileuszowy. Jubileusz to nie lada, bo ćwierć wieku wszak wypada, kiedy to gorąca dusza na kapłańskie drogi rusza. Wierszyk trochę jest frywolny, ale niezależny, wolny, solidarny, prawdą szczery, jak 2 razy 2 jest 4. No i z racji czy bez racji nadaje się do lustracji. Czy rodzinnej, czy ormiańskiej, a na pewno franciszkańskiej. Wierszyk pisze twoja ciotka. Co nie grała w totolotka, nie wygrała ani centa, więc nie będzie dziś prezenta. Śniło mi się, że ci kupię jubileuszowy bukiet. Takie długie, długie, duże, herbaciano-białe róże, które przywiązane będą srebrną, jubileuszową wstęgą.
Lecz cóż z tego, ani grywny, dostaniesz więc prezent inny. To też będą długie, białe, odświętne i doskonałe, wymodlone, przemyślane, srebrną nitką przewiązane, jubileuszowe, śliczne. Dwie skarpetki liturgiczne. Białe, no, brawo. Polska Tadeusza to była Polska wielonarodowa. Czasami jego słowa wykorzystywano. On w tych rozmowach ze mną mówi bardzo twardo. Nacjonalizm nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo to jest otwartość na różne tradycje, różne kultury. To go w całe życie fascynowało. Ksiądz Tadeusz był jednym z organizatorów pierwszego po wojnie zjazdu Ormian w Krakowie. To było tuż po sierpniu 80 roku, a więc stworzyła się Solidarność, była taka bardzo bojowa atmosfera. Ku naszemu zdziwieniu było prawie 500 osób, to było wielkie wydarzenie wtedy. Przede wszystkim były bardzo zasłużone ciotki przeróżne, prawdziwe i przyszywane, które pocztą pantoflową to rozsyłały, bo to jeszcze byli ludzie, którzy pamiętali o sobie z czasów, kiedy byli we Lwowie czy Stanisławowie, plus oczywiście młode pokolenie, tak jak ja. Oczywiście w domu na ten temat mówiono, natomiast ja nie przywiązywałem do tego specjalnej wagi. Dopiero jak wstąpiłem do seminarium duchownego, to w pierwszej rozmowie ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, który znał dobrze moją ciocię, jak ja to mówię, wypomniał mi to pochodzenie ormiańskie i później po roku w kolejnej rozmowie jeszcze raz do tego nawiązał i mówił, że potrzeba duszpasterza. No i także ja już byłem w seminarium ustawiany do tego, żeby wyjechać do Rzymu, do kolegium ormiańskiego. No niestety w 83 roku ze względu na Solidarność i stan wojenny paszportu mi odmówiono. Ja myślę, że gdyby nie kardynał Macharski, to miałby chyba jeszcze większe kłopoty, bo prawda jest taka, że jego święcenia były święceniami indywidualnymi. On nie był wyświęcany wraz ze swoim rocznikiem, tylko trochę później. Tadeusz tak szukał swojej drogi w kościele. No nie udało się wyjechać do Rzymu. To ładnie mu ksiądz kardynał Macharski tłumaczył, że on też długo czekał. Pojechałem do Rzymu się uczyć języka ormiańskiego. Trochę się uczyłem wcześniej sam, samouczka. No więc się nauczyłem tam po ormiańsku różnych zwrotów, w tym nowym języku, żywym, już nie liturgicznym. Przyjechałem do kolegium, zadzwoniłem, otworzył mi młody człowiek, gęba ormiańska, tak jak ja, czarna broda. Więc ja do niego po ormiańsku to, co się nauczyłem. A on do mnie odpowiedział po rosyjsku: ja niczego nie pani maju, ja wczoraj przyjechał. Bo on też przyjechał z kolei z Gruzji, żeby się nauczyć języka ormiańskiego. Jechaczkar ten upamiętnia także wielowiekową obecność kościoła ormiańskiego na ziemiach polskich oraz nieugiętą postawę jego kapłanów i wiernych, zwłaszcza ofiary poniesione w czasie II wojny światowej. Powstał haczkar przy kościele świętego Mikołaja, a to też nie było łatwe. Turecka ambasada protestowała, były rozmaite naciski. To też było dla Ormian bardzo ważne miejsce. Mieliśmy do czynienia z upamiętnieniem ludobójstwa na Ormianach. To był już chyba rok 87, jak dobrze pamiętam. Tadeusz podjął decyzję, że będzie zajmował się pracą z niepełnosprawnymi. Stworzy właśnie ośrodek w Radwanowicach, związany z bratem Albertem. Jak byłem pierwszy raz, to mi się to nie podobało. Dlatego, że przyjechałem ze świętej pamięci Stanisławem Pruszyńskim szukać takiego miejsca, które on nazywał, że musi być dom z ogródkiem.
czyli dom, gdzie będą mieszkały osoby z niepełnosprawnością i które nie mają rodziców, a ogródek no to był synonim gospodarstwa, czyli miejsca, gdzie te osoby będą mogły pracować. Właścicielka tego dworu, świętej pamięci pani Zofia Tetelowska, praktycznie po paru rozmowach zaakceptowała ten pomysł, przekazując no wszystko, co posiadała, czyli cały dwór, cały majątek, gospodarstwo rolne na rzecz utworzenia fundacji. Wtedy tam prawie nic nie było. To się stało właściwie w pewnym momencie jego wielkim dziełem. Schronisko funkcjonowało przez 3 lata, nie mając wody. Była stara studnia, wysychała już w maju i dowoziliśmy tu beczkowoze. Na szczęście udało się pozyskać fundusze z Fundacji Prymasowskiej, wywiercić studnię, zbudować razem z wioską wodociąg, kanalizację i dopiero wtedy mogliśmy formalnie zawrzeć umowę z województwem krakowskim ówczesnym, a wcześniej to funkcjonowało tak na wariackich papierach. To był ktoś, kto się wychował w centrum Krakowa, właściwie miasto było jego żywiołem. Znalazł się na wsi, w zupełnie innym otoczeniu, w innym środowisku. Pani Zofia oczekiwała, że nie tylko będzie remontował dwór, ale też prowadził gospodarstwo rolne. Pamiętajmy, że to był schyłek PRL-u. Fundacja była świecką fundacją, no ale prowadził ksiądz, co też nie ułatwiało mu sprawy w pozyskiwaniu środków i tak dalej. Właściwie myślał, że zrezygnuje. Z jednej strony miał takie wizje, najpierw dom z ogródkiem, potem myślał, że to będą takie drugie laski. On był zawsze zakochany w laskach pod Warszawą. No a potem nawiedzało go takie myślenie, że przecież ja nie dam rady, ja nigdy niczego nie budowałem, niczym nie zarządzałem, bo on całe życie wcześniejsze właściwie trochę żył na wariackich papierach. Pojawili się pierwsi podopieczni, najpierw dziewczyny zamieszkały we dworze. Pojawienie się podopiecznych zmieniło radykalnie jego stanowisko. Oni, mówił, nie mają już dalej dokąd pójść, to ja tu muszę zostać. Z założenia nie mógł być to dom za wysokim murem. To jest część wsi, a nie osobny zakład. Od początku tutaj mieszkańcy Radwanowic akceptowali to wszystko. Te ośrodki zaczęły powstawać w nowych miejscach, takie warsztaty terapii zajęciowej. No ja pamiętam taką uroczystość otwarcia takiego warsztatu bodaj w Czyżynach. No i nagle się też zorientowałem wtedy, że to nie tylko są Radwanowice, to jest cała sieć placówek w Polsce. Wielkie wyzwanie, danie szansy osobie niepełnosprawnej, żeby potrafiła się później odnaleźć w życiu dorosłym. Pan Edward jest psychologiem. Pan Edward z Kanady przyjechał na pogrzeb księdza Tadeusza, aby oficjalnie go pożegnać w imieniu kanadyjskiej Polonii. Znamy historię tych brata Alberta. Być dobrym jak chleb. Tu przychodzą, tu są ludzie, takiego chleba szukają. Czyli serca ludzkiego, który ich właśnie znajdzie w nich dobro, piękno. I to jest ten właśnie cały duch brata Alberta. Być dobrym jak chleb. Opozycyjna przeszłość księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego wróciła po latach z siłą tsunami. To był wstrząs dla mediów i opinii publicznej. Maciej Gawlikowski był jednym z pierwszych, którzy obejrzeli wstrząsającą taśmę znalezioną w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. W roku 2006 dowiedziałem się, że jest nagranie w archiwum IPN-u, nagranie z wizji lokalnej przeprowadzonej po napadzie na księdza Tadeusza. To była druga z kolei napaść. Kardynał Franciszek Macharski, który bardzo tak patronował Tadkowi Zaleskiemu, ze względów chyba bezpieczeństwa, jak mi się wydaje, przeniósł go na Wolę Justowską. Tam został pobity przez esbeków przebranych za sanitariuszy. Stracił przytomność, jak odzyskał, tych ludzi już nie było. Dostałem zgodę na wykorzystanie tego filmu. Szukałem tych funkcjonariuszy SB dawnych. Rysowate poziome pasmo przyschniętych drzwi długości 4,5 cm, a poniżej niego podługowaty ślad rozmazanej krwi na długości 6 cm. Ksiądz Tadeusz również obejrzał siebie sprzed 20 lat. Pierwszy raz był bardzo trudny do oglądania. Kiedy powiedziano mi, że ksiądz proboszcz dostał zawał, jest w karetce, no więc ja automatycznie najpierw związano milicjanta, który tam się miał czołgać i tak dalej. No ja to musiałem wszystko widzieć i jeszcze pokazywać. Ale
ten człowiek związany takim samym kablem po prostu się dusił. Ten esbek mówił, że to widocznie nie jest tak, jak ja powiedziałem. I wtedy Rozmarynowi, co tam jest nagrane, zażądał zmierzenia klatki piersiowej mojej i tego pozoranta. No i okazało się, że ewidentnie tamta osoba jest tęższa ode mnie. Jeżeli ten sam sposób założono tą pętlę z takiej samej długości kabla na moją szyję, no to okazało się, że to jest realne. No i później Rozmarynowicz mnie przekonywał, że no muszę się zgodzić na to, żebym był pozorantem, bo jeżeli odmówię, no to znowu SB będzie miał pretekst, żeby umorzyć śledztwo. To było najtrudniejsze dla mnie, bo po prostu mnie związali jeszcze raz. Kazali mi się położyć na ziemi, czołgać. No to już było ponad moje siły, ale nawet po 20 latach to oglądam. To zresztą jest nieznany w ogóle przypadek, jeżeli chodzi od strony takiego śledztwa, że ofiara była związana, bo tego się nigdy nie stosuje, nawet ze względów psychologicznych. A ja myślę, że ze względów psychologicznych SB dążyło do tego, żeby za wszelką cenę mnie złamać, czyli po prostu prawie że przymuszając mnie do tego, żeby jeszcze raz się dać związać. Znaleziono ślad substancji, zeschniętej substancji koloru czerwono-brunatnego, przypominającego krew. Wykorzystałem sporo tych ujęć i część ludzi odbierała tak, jakby to była sfilmowana zbrodnia. To było tak sugestywne, że zapomnieli o tym, o informacji, która była wcześniej w filmie, że to jest wizja lokalna. Kazali mu całą tą drogę, całą tą mękę przejść od początku. Pierwszego dnia przesłuchiwano mnie 4 razy. Nawet mnie nie opatrzono, tylko 3 godziny po tym wszystkim siedzę na stołku jak dureń, w mokrym ubraniu, podartym ubraniu. Przyjechał do mnie do firmy, oglądał to, no miał srogie, srogie oblicze i po prostu był wściekły. Szef czwórki Aleksanderek opowiadał, że Tadeusz dla nich był nikim. Wobec nich nieprzejednanym, jego zaangażowanie było jakby jego osobistą działalnością. Jedyne co mogli, no to go po prostu wyciszyć w inny sposób. Tak to sobie tłumaczę. Ksiądz Tadeusz zobaczył swoją kasetę VHS ze śledztwa. Danuta Skóra była dyrektor wydawnictwa Znak i członek zarządu, obecnie na emeryturze. Dobrze pamięta książkę Księża wobec bezpieki, która miała wstrząsnąć polskim kościołem. Nie miał zamiaru w ogóle wracać do tej swojej teczki i się tym zajmować, ale wtedy no postanowił jednak zajrzeć do swojej teczki, zwrócił się o status pokrzywdzonego. Wiedzieliśmy, że efektem tego będzie książka i chcieliśmy ją wydać. Początkowo postawa przynajmniej osób kierujących archidiecezją krakowską była taka trochę jak Lecha Wałęsy, jestem za, nawet przeciw. No później na zasadzie jak są fakty, no to trzeba atakować autora, czyli nie są winni ci, którzy donosili, nie ci, którzy ich werbowali, czyli rysbecy, tylko winny jest ten, kto o tym chce napisać. W czerwcu ksiądz kardynał powiedział: pisz. Pokazał się z księdzem Tadeuszem dziennikarzom, przytulił księdza Tadeusza, jest takie słynne zdjęcie. 17 października dostał 2 dokumenty. Jeden dokument to był dekret od księdza kardynała zakazujący mu wystąpień publicznych, ale w tej samej kopercie był komunikat podpisany przez kanclerza Majera i tam w tym komunikacie było bardzo dużo niesprawiedliwych słów, oskarżeń, takiej agresji wręcz wobec księdza Tadeusza. Sam dekret był dokumentem niby podstawowym, ale w sumie zaczynał się od słowa proszę. Proszę księdza, żeby ksiądz nie występował publicznie. Prawda? Trudno było nawet zrozumieć to
proszę, czy ksiądz kardynał zakazuje, czy tylko prosi, żeby ksiądz Tadeusz nie pisał tej książki, czy nie występował publicznie. Za 3 dni ksiądz kardynał przyznał się do błędu, powiedział mu wtedy, pamiętam to bardzo dokładnie, jak Tadeusz to opowiadał. Komunikat był za ostry, nie był niesprawiedliwy. Kardynał Dziwisz przyjechał do niego specjalnie do Radwanowic, nieoczekiwanie, z taką przyjacielską wizytą i poprosił go, żeby wątków obyczajowych homoseksualnych nie ujawniał. I Tadeusz mu to wtedy obiecał. On rozumiał, że one miały ogromne znaczenie w tej tajnej współpracy. Wiedza służb bezpieczeństwa o tym powodowała, że ci księża się też łamali i rozpoczynali współpracę. Konsekwentnie pisałem tą książkę, zresztą we współpracy z panem redaktorem Wojciechem Bonowiczem, za co zawsze jestem mu wdzięczny, z panią dyrektor Danutą Skórą z wydawnictwa Znak, która cały czas jako była działaczka Studenckiego Komitetu Solidarność mnie w tym popierała i wiele innych osób popierało. Straszono mnie procesami. W ciągu 10 lat żadna z osób opisana w książce nie wystąpiła do sądu, ani kościelnego, ani państwowego, co wyraźnie pokazało, że to jest jednak prawda. W listopadzie wydawnictwo trochę tak się wahało, czy wydać książkę, czy nie wydać. I Znak też wydał oświadczenie. Wtedy uważałam i dzisiaj uważam dość nieszczęśliwe i takie niejednoznaczne. Rozmawialiśmy z Tadeuszem w moim pokoju, a jak ja wyszłam na zewnątrz, to okazało się, na podwórku Znaku jest mnóstwo wozów transmisyjnych wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych, które oczekują na to, co my też wymyślimy, czy będziemy wydawać tę książkę, czy nie. Muszę powiedzieć, że wtedy odczułam osobiście, fizycznie presję mediów, której on podlegał przez okrągły rok. Publicznie to ogłosiliśmy, że ona będzie za 3 miesiące i dotrzymaliśmy tego terminu. To był ogromny sukces wydawniczy. Sprzedaliśmy 150 tysięcy książki. Przyjechał do Kanady. Wtedy naprawdę on był załamany, bo wiedział, że to jest prawda, i jemu ktoś tej prawdy zabronił przekazywać. Dał mi tę książkę. Wtedy to pamiętam, jak przyjechał, on chciał tylko o tym rozmawiać. Najcięższy okres. Bardzo dużośmy na ten temat rozmawiali. Takie ataki personalne ze strony księży biskupów, arcybiskupa Józefa Życińskiego z Lublina, starał się zdeptać tą sprawę, sam mając ogromny problem z aktami, bo był zarejestrowany jako tajny współpracownik pod pseudonimem Filozof. Trzeba pamiętać, że w ciągu tego roku jeszcze 2 historie przeżyliśmy, to znaczy i arcybiskupa Wielgusa w grudniu 2006 roku i ujawnienie paskudnej współpracy księdza Czajkowskiego. Mogę dzisiaj powiedzieć, że znam jeszcze mikrofilmy 3 księży, którzy zostali biskupami, a którzy nie podjęli współpracy. Byli próbowani, ale wyszli z tej próby zwycięsko. To są jednak sytuacje ogromnej huśtawki takiej emocjonalnej. Tadeusz na pewno zapłacił za to tą chorobą serca, która się potem przyplątała po napisaniu książki. To dla mnie nie ulega wątpliwości. To, co mnie spotkało, zwłaszcza w 2006 roku, to ja już byłem gotowy nawet odejść z archidiecezji, nawet zastanawiałem się, czy jest w ogóle sens bycia dalej księdzem. Najprostsze jest strzelić drzwiami, obrazić się i sprawa dalej pójdzie pod dywany. Czasami łagodniejszy był ksiądz kardynał wobec księdza Tadeusza niż jego koledzy księża. Nie zapraszali go na rekolekcje, nie pozwalali mu wygłaszać kazań, nie zapraszali go na spotkanie rocznika. To się wydaje po prostu coś nieprawdopodobnego. Został wezwany do kurii na Wiśnej. Widzę Tadeusza, który chyba szedł wtedy, o ile dobrze pamiętam, z Mieczysławem Gilem. Ten twardy Tadeusz, głos mu się zaczął łamać, bo tam go potraktowano, jak się później dowiedziałem, tam to znaczy w kurii, bardzo nieładnie. Powiedział, że można przyjmować ciosy, ale od obcych. Ale jak się dostaje ciosy od swoich, to strasznie boli.
no choćby nie wiem, co byśmy wszyscy robili wtedy, to on i tak był samotny. On był po prostu tak strasznie samotny w tej sprawie. Ja mogę powiedzieć też bardzo prosto, że bez podopiecznych, takich jak Janek, bez nich on by tego, nie zniósł by tego po prostu. Moim zdaniem, takie jest moje głębokie przekonanie. Powroty do Radwanowic to były takie powroty, które mu pozwalały odzyskiwać równowagę. Wiedział, kto tam na niego czeka. Jak już pojeździł po tym świecie, to co w Radwanowicach? Się do nas przychodził na skoki, przychodził na mecze piłkarskie, jak się do nas, u nas odpoczywał u nas, jak się to mówi, odpoczywał u nas. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski otrzymał nagrodę imienia Pawła Włodkowica, przyznaną mu przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rok temu nadal stała na honorowym miejscu w jego biurze. Tu jest, stoi akurat. Bo nie ukrywam, jest to jedna z najważniejszych nagród, jaką otrzymałem. Za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości. My mówimy na kapitule popularnie płynąć pod prąd, ale to chodzi o to, że często trzeba stanąć przeciwko opinii swojego środowiska. Trzeba się zmagać, często z najbliższymi, tu jeszcze taka gigantyczna pieczęć jest, tak jak na dawnych dokumentach królewskich. Na dworcu lotniczym były pełne książek. Chciałem sobie coś kupić w ogóle do czytania. I tam właśnie było ksiądz Isakiewicz, moje życie nielegalne. Tu jak napisałem do niego, zapraszam do Ottawy, przyjechał. No i od tego czasu się właśnie zaczęła nasza przyjaźń. Powstała właśnie organizacja pomocy dla Radwanowic, dla Fundacji Brata Alberta. Organizuje różne występy, zabawy czy coś i cały dochód jest przeznaczany na Fundację Brata Alberta. Przyjechał do Kanady przeważnie tak na tydzień, na dwa. No to nie miał godziny odpoczynku, tylko musiał jeździć, odwiedzać wszystkich. W Kanadzie jest dwóch laureatów medalu Brata Alberta. Ja byłem pierwszy i drugi był taki właśnie pan Grzegorz Waśniewski, historię kresów pisał, nie? Było wielkie zainteresowanie książkami i tego szło, bardzo dużo szło. W 2014 roku ksiądz Tadeusz razem z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami protestował w Sejmie przeciwko m.in. obniżeniu wysokości świadczeń pielęgnacyjnych i zmian w orzecznictwie dotyczącym chorych dzieci. Dzisiaj jest 13 dzień protestu, to już chyba najdłuższy protest tego typu w dziejach III Rzeczpospolitej. Rodzice są ogromnie zdeterminowani, gdyż władze nie chcą uznać ich postulatów. Ja jestem tutaj z nimi od środy, mieszkam, nocuję na marmurowej posadzce w holu głównym wraz z innymi rodzicami i dziećmi. Osobiście się bardzo dziwię władzy, że ona nie chce doprowadzić do kompromisu, dlatego że w skali budżetu rocznej to są kwoty niewielkie, ale tu bardziej działa walka o to, żeby rząd pokazał swoją siłę i władzę. Głośnie jeździ się da. W Radwanowicach ksiądz Tadeusz namówił rodziców do prowadzenia wspólnie z Fundacją imienia Brata Alberta szkoły integracyjnej. A w pewnym momencie na przykład, nie pamiętam już, czy przyjechał, czy zadzwonił, to jeszcze w czasach mojego kuratorowania, to chyba już była końcówka 90. lat. Ja byłem wtedy wielkim zwolennikiem tak zwanych szkół obywateli, czy szkół publicznych, ale nie prowadzonych przez samorząd. W Polsce w pewnym momencie myśmy je zaczęli animować jako tak zwane małe szkoły na wsiach. Jak chciano szkoły likwidować, no to wtedy przechodziły na taki status i koszty spadały, można było je uratować. Czyli w tym momencie fundacja stała się takim jakby organem, który mógł ją prowadzić. No i też wyszło. Dwadzieścia pięć lat po wyborach 4 czerwca w 1989 roku zapytałam księdza Tadeusza o jego największe rozczarowanie. Gdybym ja dzisiaj
miał jasno zdefiniować, czego jestem wrogiem, no to w poprzedniej epoce byłem wrogiem komunizmu, a teraz jestem wrogiem poprawności politycznej. Dla mnie symbolem tych wartości, których nie akceptuję, jest Adam Michnik, jedno z większych moich rozczarowań w życiu, Gazeta Wyborcza i cała ta ideologia, która przekłada się na to, że można mieć tylko takie poglądy, jakie akceptuje tutaj Michnik i Wyborcza, i takie na siłę narzucanie i atakowanie innych ludzi. Również dla mnie dramatem są podziały ogromne w dawnym środowisku działaczy solidarnościowych. Ta agresja jest, straszne dramaty to widzę przy różnych takich drobnych rzeczach jak opłatki czy spotkania rocznicowe, że ludzie nie siądą przy sobie, nie podadzą sobie ręki. Jak ten przyjdzie, to tamten nie przyjdzie. No to są rzeczy, których ja absolutnie nie akceptuję. W 2006 roku miały miejsce bolesne dla mnie wydarzenia, po których wielu ludzi dobrej woli zaczęło przysyłać mi listy, maile i SMS-y z wyrazami poparcia i solidarności. Napisał na swoim blogu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Aby ułatwić kontakt z nim, założył blog, a potem stronę internetową. Jego skrzynkę zaczęły zalewać setki informacji. Dla dziennikarzy jego wpisy były źródłem wielu publikacji. Niektóre wpisy przeczytało kilkaset tysięcy odbiorców. No ten blog to też jest dzieło, jednoosobowo. Znajdował czas przy tylu działaniach, które prowadził, na prowadzenie strony właściwie, bo gdzie zamieszczał szereg ważnych informacji. Tyle jest osób skrzywdzonych. Ksiądz Tadeusz był adresatem wielu próśb o pomoc w upublicznianiu informacji, które wielu chciało ukryć. Wspomniał o tym m.in. biskup Damian Muskus podczas mszy pogrzebowej księdza Isakowicza-Zaleskiego. Dlaczego ludzie skrzywdzeni ufali księdzu Tadeuszowi? Dlaczego zwracali się do niego o pomoc? Dlaczego pisali setki listów, dzwonili do niego? Z powodu medialnych zasięgów, czy dlatego, że widzieli w nim nadzieję na odzyskanie pokoju? Ci ludzie wierzyli, że on przejdzie z nimi tę drogę, która odmieni ich ciężki los. I tak trzymali się jego ręki. A on żadnej nie odtrąca. Ksiądz Tadeusz wybrał trudną drogę życia. Była to droga dotykania ran. Może czasem robił to nieostrożnie. Może nie zawsze potrafił uleczyć, ale pokazywał je światu, nie godząc się na prowizoryczne opatrunki, na plasterki, które coś maskują. Wielu wolało, by omijać szerokim łukiem nierozwiązane problemy z przeszłości Kościoła i Polski, ale on nie potrafił milczeć, nie umiał zejść z tej drogi i płacił za to ogromną cenę samotności i niezrozumienia. Ksiądz Tadeusz opisał przypadek pana Andrzeja, który był molestowany przez księdza z diecezji tarnowskiej. Isakowicz-Zaleski działania kurii w tej sprawie porównał do urzędniczej gry w ping-ponga. To jedna z wielu spraw, z którymi musiał się zmierzyć. Z księdzem Tadeuszem rozmawiała Teresa Gut. Zgłosił się do mnie były ministrant z diecezji tarnowskiej, który jako 13-letni chłopiec był molestowany przez księdza Stanisława P. W 2002 roku biskup odwołał tego księdza z parafii, ale zamiast podjąć działania profilaktyczne, czy na przykład wysłać na terapię tego księdza, to wysłał go na Ukrainę, gdzie on dopuścił się następnych molestowań i jak wrócił w 2008 roku do Polski, no to znowu został wysłany na parafię. Ksiądz Isakowicz-Zaleski opisał sprawę na swoim blogu. Artykułem zainteresowała się tarnowska kuria. Rzecznik prasowy ksiądz Tomasz Nowak zapowiadał wtedy podjęcie kroków prawnych. W treści tej publikacji pojawiło się wiele nieprawdy, a jest wiele zarzutów, które są bezpodstawne. Chodzi też o to, że ksiądz Isakowicz-Zaleski nie skontaktował się z kurią diecezjalną, żeby poznać fakty. Kuria jednak dalszych kroków nie podjęła. Zrobił to za to kanclerz, który skierował sprawę do sądu cywilnego. Ksiądz Isakowicz-Zaleski właśnie otrzymał pozew. Więc nie jest winny ten, który molestował. Nie ci, którzy tuszowali, a ewidentnie tuszowano tą sprawę, tylko ja jestem winny, który to opisał.
To, co Tadeuszowi najwięcej stresów przyczyniło, to wszelkie próby manipulacji, przerzucanie odpowiedzialności na ofiary, szantażowania ich, szantażowania jego. Przyjeżdżał do Kanady, to był taki inny ksiądz Tadeusz. Zrelaksowany, uśmiechnięty, zawsześmy o to dbali, telefon wyłączony. Czasami taki był nawet trochę jak gdyby załamany i mówił o tym, jak mu coś tam robił i mu nie wyszło, bo tam mu coś przeszkodził. W Kanadzie jesteś, jest inne życie, inne powietrze, więc używaj tego, zapomnij. On mówi, no czasami to się nie da z głowy wyjść, ale mówi, po paru dniach to w Kanadzie wyjdzie to z głowy, wyjdzie. No i tak idziemy na ogony bobra. Ksiądz mówi, no to takie to jest moje piękne ulubione zwierzątko, jak to można robić? A to ogony bobra to są takie racuchy jak w kształcie ogona bobra. Ksiądz bardzo lubił zwierzęta. W Kanadzie jest taki specjalny park, w którym są wszystkie zwierzęta z Kanady. I kiedy przyjeżdża, mówi, jedziemy do niedźwiadek. Zawsze był taki mocno zrelaksowany, że jak jechał do Polski, to tak trochę, no mówi, znów się czeka, mówi dla mnie coś, nie? Te spotkania, przypuśćmy, z ludźmi, którzy wyjechali z Polski, jak mają 2-3 lata i Polski nie znali, to byli Sybiracy. Sybiracy to są tacy ludzie, że nie narzekają. Ten wyjazd do Kanady to takie dawał mu taką moc, energię. Idziemy do przodu, robimy coś więcej. 4 dni po wybuchu wojny na Ukrainie Fundacja imienia Brata Alberta przyjęła w Radwanowicach pierwszych uchodźców. Jest ugotowany, chodźcie. Grupa jest ze Lwowa. Chodźcie, słuchajcie, bo czekają po prostu. W sumie mamy zgłoszonych 60 osób. Będą kierowani do domów prywatnych. Wszystko jest totalną prowizorką, ale w pozytywnym słowa znaczeniu. Miałem okazję być tutaj i z pomocą humanitarną w Ukrainie, i w Czeczenii, i w Bośni, i w Kosowie. Czy ksiądz może wjechać na Ukrainę? Nie mogę wjechać, dlatego że zajmuję się pamięcią ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Była rocznica zagłady rodzinnej wsi moich dziadków, Korościatyn, monasterzy z powiat Buczacz. Oczywiście dokonali tego banderowcy z UPA. Smutne jest to, że pomimo dobrych relacji polsko-ukraińskich na szczeblu państwowym, do dzisiaj obowiązuje zakaz pochówku ofiar ludobójstwa. Nie ma grobów, nie ma cmentarzy. Kto i kiedy nałożył na księdza zakaz wjazdu? No to już chyba od 2013 roku. Zapraszam bardzo. No, spasibo wam wyszło. Pozdrawiam. Niektórym nie podobało się, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski udziela wywiadu gazecie Fakt, a innym, że mediom narodowym. Rozmawiał z każdym, kto pytał o ważne dla niego sprawy. Nikt chyba nie jest przeciwny temu, żeby prawdę o Wołyniu, o ludobójstwie, żeby tą prawdę ujawniać, żeby uczcić ofiary. Te środowiska kresowe stawiały tę sprawę tak ostro i tak antyukraińsko, że dla mnie wykluczałem jakiekolwiek w ogóle solidaryzowanie się nawet z częścią ich postulatów. To znaczy, to było po prostu przekroczenie pewnej granicy. Też się zaczęli pojawiać jacyś młodzi ludzie ze środowisk nacjonalistycznych, zbliżonych do ONR-u. Tadeusz, chcąc słusznie, dopominając się o prawdę, o pamięć, szedł na demonstrację, którą oni organizowali. I no, mam takie zdjęcie, które jest podsumowaniem tego najlepszym, gdzie Tadeusz, no, podetknęli mu megafon, przez który przemawiał, a na tym megafonie znaczki, ten krzyż celtycki, no, tego typu, ich jakieś tam naklejki. Oczywiście Tadeusz nie wystąpiłby pod takim znakiem, no ale wchodząc w to, już się wpisywał w kontekst, no nie dało się rozmawiać. Te kontakty między nami się rozluźniły. Mieliśmy kontakt na Facebooku. Tam masa ludzi u Tadeusza się wpisywała. No, trafiłem tam na taki ostro antyukraiński, antysemicki wpis. I ten wpis tam wisiał. Pisałem tam pod spodem, Tadeusz, dlaczego tolerujesz takich ludzi tutaj? Ja nie wiem, czy on w ogóle czytał wpis tego człowieka. Pewnie nie, bo miał masę rzeczy. Natomiast jak zobaczył coś takiego, usunął mnie ze znajomych, zablokował. Pod koniec 2023 roku
podczas uroczystości w Zabierzowie Bocheńskim zobaczyłem Tadeusza, że jest. Szczerze mówiąc, trzymałem się na duży dystans. No, myślałem, że no po co, jeżeli ktoś jest tak, pomyślałem, wrogo nastawiony. No i omijałem go dużym łukiem. I nagle zobaczyłem, że Tadeusz dostrzegł mnie i że macha radośnie do mnie i ruszył w moją stronę. Byłem bardzo zdziwiony. Podszedł, serdecznie bardzo się ze mną przywitał. Wypytał o rodzinę, chrzcił mojego syna. W pewnym momencie tylko się zapędził, coś zaczął mówić i mówi, i coś zeszło na temat ukraińskiej, jakiejś Ukrainy. On mówi, a nie, ty masz z tą Ukrainą jakąś szajbę. Nie wchodźmy w to, nie wchodźmy. W ogóle o tych rzeczach nie mówmy. Proszę o zabranie głosu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapelana środowisk kresowych. Mój świętej pamięci ojciec jako 17-letni chłopiec był świadkiem zagłady wsi Korościatyn. Napisał w pamiętniku takie gorzkie słowa. Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. To było w 23 roku, w czasie uroczystości wołyńskiej w Warszawie. Prezydent, pan Andrzej Duda, jak się zwrócił do Tadeusza, podszedł i więcej umiaru. A czy niech ksiądz miarkuje swoje zachowania, czy swoje reakcje, no to w jaki sposób zwrócił się prezydent Duda do niego, no to było po prostu skandale. W 2023 roku ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował m.in. na Twitterze o swojej chorobie. Głos Polski to jest też gazeta i tutaj są całe strony. Rozmawialiśmy, jaki testament, jakieś coś. On zostawił dla swojego zarządu. Niech se oni wybiorą. I lidera. To było w księdza stylu. Członkowie zarządu Fundacji imienia brata Alberta wysłuchali testamentu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Szybkość tej choroby była tak zatrważająca, że zaskoczyła nas wszystkich. Cieszył się, że wygrał z chorobą. Grudzień był bardzo trudny. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że będzie to trwało tak krótko. Jak rozmawiać z człowiekiem, który umiera? I nawet tutaj się pytałem w schronisku, jak rozmawiali z księdzem, bo ja zawsze mam takie podejście, że z takim człowiekiem się rozmawia o wszystkim, co on najlepiej lubiał, co on by chciał o tym mówić, żeby to jego przejście, ten czas był taki radosny. Pożegnaliśmy się z księdzem Tadeuszem w szpitalu. Ksiądz na nas patrzy i wiemy, że ta fundacja musi trwać, musi być tak samo dobra jak za jego życia. Zawarł w testamencie, gdzie chce spocząć, gdzie ma odbyć się msza żałobna i msza pogrzebowa. Najważniejsze, żeby fundacja dalej funkcjonowała. Tego właśnie sobie życzył, żeby siostry przyszły, odwiedziły ciocia jego i byli u niego. Obawa, czy będziemy w stanie udźwignąć to bez niego. Mam nadzieję, że znajdą się dalej dobrzy ludzie, którzy będą nas wspierać, byśmy mogli to dzieło dalej kontynuować i rozwijać.